I dzień dobry, witam, zagrałem dalej Fallout Tactics. Jesteśmy po bardzo, bardzo źle rozegranej misji w Jefferson, w której zginęły Luneta i Alice. Luneta, która była z nami od samego początku. Alice, która była nowym nabytkiem do drużyny. I teraz Luneta miała umiejętność sztuki przetrwania, która pozwala nam unikać spotkań losowych. I to jest dosyć ważna umiejętność, jak mieliśmy szansę się przekonać w poprzednim odcinku, także weźmiemy kogoś na jej miejsce, kto też będzie to umiał. Ja już wiem, co to będzie. I weźmiemy też miejsce na kogoś Alice, kto też będzie się umiał posługiwać broniami ciężkimi. I też już wiem, kto to będzie. Czyli tak, na miejsce Lunety wchodzi Kra. Jeszcze sprawdźmy, tutaj maksymalny udźwięk 175. A na miejsce Alice wchodzi Max. Teraz Max no niestety jest podobny do Stomy, jeżeli chodzi tutaj o ilość punktów ruchu. No, Alice była zdecydowanie chyba tutaj najlepsza z nich wszystkich. A ma natomiast... No te profity też takie zbytnio nie są fajne tutaj, nie? Zobaczmy jeszcze może Stomę przy okazji, co? Stoma. To ma punkty akcji 5, no to chyba tak samo ma nawet. Broń palna, broń ciężka, broń energetyczna, a ten ma broń ciężka, broń energetyczna, rzucanie. Siła 10, percepcja 5, wytrzymałość 7, zręczność 7. Stoma. Siła 10, percepcja 6, wytrzymałość 9, zręczność 5. Percepcja lepsza jest u Stomy. No i nic, no weźmiemy tego Maxa na razie. To będzie nasz Mad Max. I teraz tak, wrócę się do tego Jefferson. W międzyczasie jeszcze okazało się, że handlarz sprzedaje teraz pancerz środowiskowy 2. Może ktoś go dostać. Może go na przykład dostać Kra, powiedzmy, bo jest najlepszy pancerz jak do tej pory, a nie ma po prostu zastępstwa, nie? Że tak właściwie teraz będziemy zbierać sprzęt, który został, także nie musimy na tą misję, na którą jedziemy, bo będziemy jeszcze i tak się cofać do bunkra, to zostawię na przykład tutaj te 90 granatów, nie? Wszystkie w ogóle granaty, tak żeby maksymalny udźwig zachować po prostu. 5 może, 5 tylko dźwiga w tej chwili Mary. Bilon, strzywacz, Kra. Czy tyle wystarczy? Nie wiem, nie jestem pewien, ale dajmy na to, że chyba tak. Że chyba tyle wystarczy, żeby udźwignąć resztę tych rzeczy, które tam zostały. A jeżeli nie, to zawsze mogę robić ten trik, o którym wspominałem wcześniej, czyli wysiadać z samochodu. I wszyscy wsiadamy, znaczy tutaj do Hammera. A Dillon pojedzie tym ciężarowym. No i jedziemy. Buggy tutaj jest. Sprawdziłem jeszcze, wziąłem Eda na chwilę i sprawdziłem, czy można buggy naprawić Edem, ale się nie da. No, nic się po prostu nie dzieje. W jednym miejscu 3 spotkania. 4. No, dobrze mieć krew w drużynie, właśnie. Dillon, tak, reszta do przodu. No i niestety droga do przebycia jest dosyć długa. Może najlepiej, żeby wszyscy mieli włącznie z Dillonem. Tutaj z całe szczęście wszyscy supermutanci nie żyją. Także nikt mi nie przeszkodzi. Natomiast należy pamiętać o tych, które zostawiłem w spokoju. Bo oni wciąż mogą mi grozić. Tutaj jest jakieś szybsze przejście. Tędy, gdzie było zaminowane, nie? Ale Mary szybko biega. Tędy nie. Tędy pójdę do tego supermutanta, który wciąż tam grozi rakietnicą.
To jest właśnie to przejście podziemne, którego wtedy szukałem, nie mogłem go znaleźć. Troopers! Enemy soldiers! No i jest tutaj zbugowana grafika już jest, bo coś się nie dzieje, dzieje złego z animacją tutaj. Dobra, pojazd wiadowczy. Najpierw Max. Wszystko. Przeciążenie, unieruchomienie. Dobra. Powinno się udać zrobić tak, żeby Mary pociągnęła resztę tutaj. Za daleko. Dobra, jakie tutaj jest obciążenie? Jeszcze tę amunicję weź. Czemu tylko 6 waży? Nagle. 3 rakietnice. Max się już może ruszać, ale jeszcze nie może biegać. To zrobimy tak, żeby mógł jeszcze biegać. Kra. Gazurki. 1700 tych nabojów. No i dobrze, i jest teraz już świetnie. I teraz, gdzie będzie najszybciej wyjść? Do wyjścia, znaczy się. Chyba do przodu. Pod warunkiem, że nie ma tam supermutantów. Dodamy mapę. Minimapka. Natomiast czy coś w bugiem zostało? Chyba nie. Że możemy teraz spokojnie wrócić do bunkra i dokonać reasortmentu drużyny. Gilon jak zwykle. Odejdź. Teraz trzeba wejść do samochodów. Wejść. Dobrze. Dobra, no to idziemy do kwatery mistrza przede wszystkim. Strzywa z nim porozmawia. A reszta przekażę mu teraz przedmioty, które będą do sprzedania. Na razie tej amunicji nie będę sprzedawał. Zszywacz. Tak jak w ogóle i żadnej. Zszywacz, gazurki, zszywacz. 3 rakietnice. Jedną rakietnicę mam zachowaną w samochodzie, także mogę sprzedać wszystkie. I to chyba w sumie byłoby na tyle. Tutaj te przedmioty tych przedmiotów nie będę sprzedawał, amunicji jest bardzo dużo, ale też nie będę jej sprzedawał jeszcze. Strzywasz porozmawiaj z kwatermistrzem, wymiana. No i jeszcze tutaj mogę kupić zwykły pancerz środowiskowy, jeden. Dla kogoś. Kupię go. Jeden. Tak. Czy coś tu się jeszcze uchowało, co można by sprzedać? Powiedzmy, że te ciastka na przykład. Czyli ten pancerz jest dosyć drogi, nie? Zaoferuj. Ale spokojnie, mogę jeszcze sprzedać te metalowe pancerze, które tam zachowałem swojego czasu. Dobra, strzywacz. Przekaż teraz pancerz Maxowi. Max go ubierze. Kto ma ten... Ty masz kra, masz ten. Marki drugiej, znaczy klasy drugiej. No i przede wszystkim Max niech wejdzie do pojazdu ciężarowego. Tutaj jest jeszcze do sprzedania, o, to. Teraz tak, ty bierzesz Browning. Bierzesz...
rakietnicę. Zaraz wiem, że mu się misja skończy, ale nic nie szkodzi. Zaraz to wszystko jeszcze tutaj uporządkuję, nie? I bierzesz to w razie, jakby się amunicja do Browninga skończyła, chociaż to jest chyba mało prawdopodobne. To jest amunicja do Browninga. Ona bardzo dużo waży, nie? Dobra, opuść pojazd. To jest w ogóle jakiś ghoul nowy, Alien Nesting, nie? Ale nie można z nim porozmawiać. I do drugiej ręki weźmy, powiedzmy, miotacz ognia na przykład, nie? O, jeszcze amunicja do miotacza jest potrzebna. 9 amunicji. Czyli tak, to sprzedamy. Za daleko? Staną przy Eliacie. Dobra. To sprzedamy definitywnie. To 1788 nabojów chyba sobie schowam. Jeszcze miałem gdzieś jeden karabin snajperski, tak? Jeżeli dobrze pamiętam. Teraz kranik się wyposaży. Wejdzie do samochodu. I weźmie karabin snajperski. Jeszcze rakiet nie wziąłem dla tego, dla Maxa. Czyli karabin snajperski do ręki. I nie tyle amunicji nie jest mi potrzebne oczywiście, także możemy tutaj spuścić powiedzmy 1550 też. Tutaj tak samo. Tutaj spuścimy powiedzmy 1400. I weź te rakiety. 9 rakiet. Dobrze. Teraz tak, zszywacz. Bierzesz dwa pancerze. One będą na sprzedaż. Ten łom też. Chyba będą na sprzedaż. Jeszcze sprawdźmy to dokładnie. Jest większa klasa pancerza, ale wszystko pozostałe jest po prostu gorsze. Także definitywnie to sprzedamy. Karabin snajperski do ręki oczywiście, żeby go przypadkiem nie opchnąć tutaj. Jeszcze trzeba wymyślić, co krzedać jako drugą broń. Bo mam jeszcze ten pistolet laserowy. A teraz jest tak, że Max też umie się nim posłużyć. Bardzo mało pieniędzy mi oferuje za to. Mogłem handel mu podbić przed tym wszystkim. Kurde! Zapomniałem o tym. I Mary ma jeszcze profit. Dobra, Mary, wejdź do samochodu przede wszystkim. Z powrotem przyjmij wszystkie granaty. Dobrze. Czy mamy jeszcze jakieś granaty w ogóle? Ktokolwiek ma? Rzucane. Nie. Ten z kolei jest wciąż przeciążony. Dobra. To teraz tak. Kra, może weźmie ten sztucer, co? 0303. Bo ten sztucer ma możliwość strzelania seriami, także... O, właśnie. A reszta, co dźwiga tutaj Max, pójdzie do schowka. Tą amunicję nie, bo to tej amunicji on będzie używał. Mogę jeszcze jej dołożyć mu trochę. O. To prawdopodobnie ta amunicja nie będzie potrzebna. 49 worków leczących. Nie jest tak dużo potrzebne. Zostawmy 30. Jeszcze chemikalia, bo trzeba jeszcze sprawdzić te steampaki, nie? Porozdzielać znaczy się. Czyli tutaj 20. Dillon też ma mało. Tutaj 15. Dobra, Mary teraz, postać.
Zwiększenie zręczności, charyzmy, wytrzymałości, szczęścia, percepcji, siły. To są wszystko ciekawe rzeczy, prawdopodobnie niezbyt potrzebne. Być może percepcja by ulepszyła trochę celność rzutu granatem. Mary ma z tym bardzo duży problem, także być może to będzie dosyć dobry pomysł. Szybkie wstawanie, nieodporność na tropiciel, ciche bieganie. To też może być niezły, ponieważ nie mamy chyba nikogo, kto to umie robić w tej chwili. Tak. Co to jest uniki w zwarciu? Pijany mistrz. Pijesz się lepiej, jeśli jesteś pijany. Pod wpływem alkoholu zyskujesz 20% walki wręcz. Główna umiejętność. Twoją, czyli mogę kolejną zaznaczyć tutaj. Szpon strachu. Z swoich szponów sączy się trucizna. Wszystkie ataki bez broni zatruwają przeciwnika. Zobaczmy z tą percepcją może, co? 74%. Najpierw zapiszę grę. Zwiększenie percepcji. Gotowe. 79%. To się nie opłacało jednak. Także weźmiemy to ciche bieganie. Bierzesz. Dobra, gotowe. Natomiast muszę pamiętać, że strzywacz ma tutaj 24 punkty, które koniecznie trzeba najprawdopodobniej wrzucić w handel, ale to jeszcze nie teraz. No i ten pistolet laserowy, nie? Zobaczmy go. Kowspad 20-32, zasięg 30. Doma 11-25, zasięg 35. Natomiast ten sztucer ma 8, tylko 18, ale ma zasięg 40. Max może to używać w sumie, bo to jest taka broń, która nie strzela seriami i nie będzie raniła kolegów z drużyny, nie? Dobra, kto ma baterię do tego? Zdaje się, że są w samochodzie po prostu. 150 baterii. Mi się wydaje, że wystarczy mu 80 na dzień dobry. Przeładuj. Dobra, czy jeszcze coś mogę tutaj usprawnić, ulepszyć jakoś? Czy ktoś nie dźwiga na przykład za dużo amunicji albo za mało? Mary nie potrzebuje tego. Zrzucamy to. Tutaj jest dobrze. Po prostu broń. Wnoszę to, a nie noszę tych worków, znaczy tych plecaków, nie? To weźmiemy może jeden plecak. O. No. Aha, bo teraz będzie ta misja, gdzie będzie Tower Defense, to może jednak faktycznie warto wziąć trochę więcej tych materiałów wybuchowych, co? Wezmę jeszcze jeden plecak. Wezmę może z 5 tych min przeciwpancernych? Chyba, nie wiem. Dwie takie. To ile waży? 4, czyli wezmę 8, to się nie przeciąży jeszcze. Dobra. A C4 to chyba jest na licznik, także to nie jest takie fajne jednak. Jeszcze jedno. Dobra, ekwipunek zapchany. No i tak wyposażeni jesteśmy gotowi, żeby jechać na kolejną misję. Która odbędzie się w kolejnym odcinku.